Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Nie no, książka fajna jest. Polecam. Trzeba ją przeczytać, bo tam jest dużo. Chciałbym, żeby to młodzież przeczytała, by wiedziała, jak to kiedyś było i hajduki podzielone w lewo, na prawo, także... Historycy się zaopatrują, tak? Tak. To legendy to trzeba. Naprawdę jedna z postaci chorzowskiego ruchu, więc witam serdecznie Eugeniusza Lecha, który już jest na scenie z nami. Nie, ty już też jesteś dumnym posiadaczem? Jestem dumnym posiadaczem. Jakby nie jestem dzisiaj przygotowany na przemowy, ale ode mnie jako od przedstawiciela tego młodszego pokolenia, przedstawiciela kibiców, do pana Eugeniusza tylko dwa słowa. Pierwszy to jest szacunek, a drugie to dziękuję. Co to za zatrud? O co chodzi? Ja to wezmę do trenera. Jestem, bo byłem organizatorem 8 lat temu turniej Old Boys, w którym piłkarze ekstraklasy grali i między innymi zaprosiłem pana Lercha także, żeby odwiedził turniej, no ale musiał jechać na urlop nad morze i więc po 8 latach chciałem mu przekazać ten mały, skromny prezent. No, data jest widać. Super, że się udało, panie Eugeniuszu. Tu się tutaj rajka. Dziękuję panu bardzo za zaproszenie. Ja nie mam. Spotkamy się na meczu. A kiedy te grzyby? No, jak będą rosnąć, to nas biorą. Grzybów nie ma. No, do widzenia, panie. Do widzenia. Dzięki. Tutaj no właśnie, to jest trener. To jest mój najlepszy trener, także, który trenował mnie 3 lata. Tak. On mówi, że najlepszy trener, a ja mówię najlepszy. Najlepszy zawodnik w mojej drużynie juniorów. Naprawdę bez kurtuazji o tym mówię i w tej chwili prezesuję tak, że się lepiej nie da. No, naprawdę tak jest. I tyle mogę powiedzieć, bo tyle super rzeczy mogę o nim powiedzieć. No to same słodkości, że tak powiem. Autentyczna prawda, nie takie uklepane. No. To jest fajne. My są szczere, my są z jednego osiedla, także długa czynicka rządzi. Ale mówię, z takimi trenerami, no mówię, wielu trenerów było, każdy swoje z jakieś piętno, ale trener tutaj to były 3 lata, także chyba w sumie najdłużej z tych trenerów, którzy byli, także na pewno największy ślad. A ty długo mieszkasz teraz tam? Ja tam mieszkam od półtora roku, miałem to tam się wprowadził, od samego początku osiedla tam. Także do dzisiaj. A ja od dziecka na 42, ten dom tam taki wydał. Także z jednego placu. To co, panie Pawle, będzie czytane? No, jeszcze dziś. Jeszcze dziś? No pewnie. Jak szybko pan radzi sobie z takimi lekturami? Szybko, ja dość szybko czytam, więc myślę, że będzie. Panie Rafale, no w kilku słowach, co by pan powiedział, żeby zachęcić tutaj widzów? Co w tej książce się dowiemy? No, jak słyszeliśmy podczas spotkania, wiele nieznanych faktów, dużo anegdot z tamtych czasów, kiedy ruch zdobywał największe laury i kiedy piłkarze nie mieli stworzonych warunków takich od A do Z,
kiedy mogliby się skupić tylko na graniu w piłkę, musieli zadbać też o inne rzeczy. Często ciężko pracować w zakładach pracy, potem dopiero trenować i grać w piłkę. Zupełnie odległa rzeczywistość, zupełnie odległe czasy. Warto po to sięgnąć, bo właśnie w takich warunkach budowała się potęga naszego klubu. Pięknie. To gdzie tą książkę można zakupić? Książkę, o ile mi wiadomo, na pewno można zakupić u wydawcy, czyli w Miejskim Domu Kultury Batory. Bardzo możliwe, że już lada moment w sklepach Ruchu Chorzów na Jagiellońskiej i ewentualnie w Grzybku. Dziękuję bardzo za informację. Dziękuję. Udanego wieczoru. Bardzo dziękuję również.